Dzień dobry, nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny vlog. Odcinek trzeci, sensacyjne wiadomości. Moje drogie, moi drodzy, chciałem zacząć ten odcinek od podziękowania wam za wiadomości, które wysyłacie do mnie po obejrzeniu takiego czy innego odcinka podcastu. Myślę tu teraz o tych wiadomościach, które stanowią kontynuację czy dopowiedzenia historii przeze mnie prezentowanych w poszczególnych odcinkach. A niekiedy są to kontynuacje czy dopowiedzenia doprawdy sensacyjne. Na przykład jeśli chodzi o sprawę kanibali z Szarek, o których chciałbym dzisiaj trochę więcej powiedzieć, ale to o tym za chwilę. Tymczasem parę zdań na temat innych spraw, które również z waszego powodu mam na warsztacie. Podkreślę teraz, że właśnie dzięki wam niektóre odcinki były, będą i są rozwijane, pogłębiane. Tak się na przykład stało ze sprawą z miejscowości Bóg. Jest to sprawa, być może pamiętacie, o zabójcy Ryszardzie S. Dziękuję, Karolino, za to, że się do mnie odezwałaś i że podzieliłaś swoją wiedzą. A zatem chciałem wam wszystkim podziękować za współpracę i namawiam was gorąco do tego, żebyście dalej wspierali ten kanał swoimi informacjami. Ale do rzeczy. Po pierwsze, sprawa Małgosi z Wyżyska, sprawa, która was dość mocno poruszyła. Pisaliście, pisałyście do mnie, że znacie, kojarzycie, pamiętacie chociażby z dzieciństwa. W waszych prywatnych komentarzach pojawiły się szczegóły dotyczące życia zarówno ofiary, jak i sprawców. Wyłonił się obraz młodzieży uczącej się w specjalnej szkole podstawowej w klasie F. Obraz młodzieży, która nie uzyskała odpowiedniej opieki, odpowiedniego specjalistycznego wsparcia, a zatem mamy tutaj po raz kolejny w sprawach tego rodzaju wątek zaniedbania młodzieży. Moi rozmówcy, czyli policjanci, niewiele wiedzieli o sprawcach, wyście za to wiedzieli trochę więcej. Ci chłopacy to nie były grzeczne typki, pisała jedna ze słuchaczek. W związku z ich opóźnieniem nie wiadomo było, czego można się po nich spodziewać. Pamiętam, że jako nastolatka bałam się ich mijać, szczególnie tego tęgiego, typ wulgarno-zaczepny. Od innej słuchaczki dowiedziałem się, że sprawcy już są na wolności. Jeden z nich wyszedł po paru latach od zapadnięcia wyroku, drugi wyszedł na wolność w tym roku. Oczywiście takie mam informacje od was, nie są to informacje potwierdzone jakimiś dokumentami, no ale zakładam, że jednak to jest prawda. Muszę przyznać, że dziwnie słucha się tych kontynuacji. Nawet nie potrafię do końca wyjaśnić dlaczego. Być może chodzi też o to, że widzimy, jak rzeczywistość przechodzi do porządku dziennego nad kolejną zbrodnią, nad kolejną ludzką tragedią. Ludzie idą do więzienia, a mija czas, wychodzą z niego, wtapiają się w tłum. I tak to dalej się kręci, jakby nikt o tym już nie pamiętał. Na poważnie, na serio. Mam tylko nadzieję, że dzięki tym naszym wspólnym opowieściom wyciągniemy albo wyciągną odpowiednie instytucje, odpowiednie wnioski i przełożą to na działania wychowawcze, edukacyjne, psychoterapeutyczne, prewencyjne itd., itd. Owszem, nie przywróci to już życia na przykład Małgosi, ale być może ocali inne istnienie. Kolejna rzecz, drugi punkt mojego dzisiejszego vloga, to będzie, powiedzmy, coś w rodzaju zapisku z dziennika podcastera, który pewnego razu postanowił wyruszyć w teren śladem swoich własnych opowieści. Zapowiadałem wam, że wybieram się do Radliczyc, do miejscowości położonej nieopodal Kalisza, gdzie niejaki Ryszard S., nie mylić z tamtym Ryszardem S., dokonał bestialskiego mordu. Tak się stało,
informowałem was o tym na bieżąco w relacjach publikowanych na Instagramie. Wybrałem się tam z moimi kolegami youtuberami. Pojechałem tam w towarzystwie Marcina z kanału Kryminatorium, w towarzystwie Filipa z kanału Mafia.pl oraz Piotrka z kanału Kryminalna Polska. Punktem docelowym tego naszego wyjazdu, tego naszego crime touru była stacja PKP Radliczyce, na której rozegrała się owa tragedia. Dzięki Piotrkowi, który ma dar łatwego nawiązywania kontaktów z bliźnimi, poznaliśmy pana Stanisława, ówczesnego pracownika owej stacji, który dość dobrze pamiętał tamtą sprawę. Pomógł nam poszczególne elementy, czy raczej momenty tragedii umiejscowić w terenie, dzięki czemu sprawa potwora z Małpina uwyraźniła się, uwiarygodniła. Opowiadam wam jakąś historię, czasami nawet mam wrażenie, że to jest po prostu jakaś gawenda jednego z moich szkiełów, którą wyciągnął bardziej ze swojej głowy niż z rzeczywistości. Tymczasem zazwyczaj okazuje się, że to jednak nie jest żadne bajanie krwawe, mroczne, ale że to są sprawy, które naprawdę miały miejsce, które naprawdę się wydarzyły, że są świadkowie na to, że są ludzie, którzy to pamiętają, którzy mogą to potwierdzić. Niesamowita jest to sprawa, jak dla mnie. Niebawem wypuszczę materiał, wideo z tego wyjazdu, czekam aż kolega to zmontuje. No i przechodzę do clou dzisiejszego odcinka, przechodzę do sprawy kanibali z Szarek. Całkiem niedawno, być może niektórzy z was pamiętają, wypuściłem krótki odcinek, w którym podzieliłem się z wami garścią informacji, czy może raczej wspomnień znajomych policjantów, dwóch znajomych policjantów. Przypomnę w paru zdaniach. W Szarkach, czyli w wielkopolskiej wsi położonej nieopodal Nowego Tomyśla, doszło do makabrycznego mordu, do mordu rodem z horrorów, czy nawet slashera. Otóż małżeństwo zabiło kobietę. Po morderstwie rozkawałkowało jej ciało. Zrobiło to w taki sposób, że można było przypuszczać, iż zamierza to małżeństwo kawałki tegoż ciała skonsumować. Nie wiem, czy doszło do konsumpcji, ale milicja znalazła w ich mieszkaniu, w ich domu dowody na intencję tej konsumpcji. Wiem, jak to brzmi, ale tak prawdopodobnie było. Jakie to dowody? Jeden z moich znajomych szkiełów mówił, że oglądał zdjęcia z miejsca zdarzenia. Na jednym z nich widział patelnię, w której znajdowała się, uwaga, smażona ludzka wątroba. Wątroba tej kobiety, tej pani. Kuchnia i być może inne pomieszczenia zatem musiały chyba przypominać rzeźnicze stanowisko pracy. Więcej szczegółów nie znam, więc historia jest dość zamglona, zamazana. Moi znajomi policjanci nie byli związani bezpośrednio z tą sprawą, znają ją tylko z drugiej, może trzeciej ręki. No i z sugestywnych zdjęć, które utknęły im w pamięci, przynajmniej jednemu z nich. Kiedy, dlaczego, jak, z jakiego powodu te pytania nie uzyskują póki co jeszcze odpowiedzi. Łatwo więc możecie sobie wyobrazić moje poruszenie, kiedy dostałem maila od pana Andrzeja, który napisał, że widział te zdjęcia. Te zdjęcia, o których wspominam w swoim podcaście. Jak to możliwe? Otóż według jego słów, jego wujek, nieżyjący już, świętej pamięci, był oficerem Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu i pokazywał mu te zdjęcia. Ja podałem rok chyba 82 albo 83, nie jest ta data potwierdzona. Moi policjanci nie do końca mogli usytuować w czasie tę sprawę. Pan Andrzej mówi, że mógł być to 83. Ale generalnie jest to pierwsza połowa lat 80. Posłuchajcie fragmentu maila. Zdjęć było kilkanaście. Razem tworzyły one dość gruby plik, część czarno-biała, część kolorowa, tych zdjęć było mniej. Podejrzewam, że ktoś z prowadzących
Śledztwo porobił odbitki i rozdał różnym oficerom na zasadzie swoistej makabrycznej ciekawostki. Właśnie najbardziej utkwiły mi w pamięci zdjęcia z usmażoną na patelni wątrobą. Na jednym zdjęciu patelnię nachylał do obiektu policjant. Na jednym z kolorowych zdjęć było widać część kręgosłupa umieszczonego w wanience, jakich używało się do prania lub kąpania i zalanego solanką. Ofiara, nawet jeśli była listonoszką, to nie znalazła się tam w takim charakterze. Z tego co pamiętam, mój wujek twierdził, że była to znajoma tego małżeństwa, z którym piła alkohol, zaś do zdarzenia doszło w wyniku kłótni. Pomysł na zjedzenie ofiary był przypadkowy i był jednocześnie pomysłem na pozbycie się ciała. To byli ponoć nałogowi alkoholicy, ludzie zdegenerowani. Z opowieści pamiętam, że ofiara została powieszona za nogi i sparzona gorącą wodą, tak jak to się robi z ubitą świnią w celu łatwiejszego usunięcia włosów. Kiedy się to czyta, język staje kołkiem. Makabryczne, prawda? No ale cóż, takie rzeczy działy się w Wielkopolsce. Trzeba to zarejestrować. Mój znajomy oficer wspominał, że mogła to być listonoszka. Z relacji pana Andrzeja wynika, że niekoniecznie. Z jego słów, według jego wiedzy, była to dziewczyna młoda, mająca mniej więcej 24-25 lat. Była ich znajomą, złożyła im koleżeńską wizytę. Na koniec jeszcze jedna makabryczna ciekawostka, którą podaje w swoim mailu pan Andrzej. Odciętą głowę zabójca zawinął w gazetę i wrzucił do pieca, żeby się spaliła. Jednak to się nie udało. Ponoć w pliku było zdjęcie z tą obciętą głową w nadpalonej gazecie. Prawdziwy horror, prawda? Prawdziwa zgroza. Zamykamy już tego maila. Koniec cytatów, koniec makabry na dzisiaj. Póki co taki mamy stan wiedzy na temat kanibali w Szarkach. Zwracam się zatem do was z uprzejmą prośbą, z gorącą prośbą, żebyście dali znać, jeśli znacie ludzi, którzy coś o tej sprawie wiedzą, albo jeśli wy sami coś wiecie. Chciałbym ją, tę sprawę zrekonstruować. Chciałbym poświęcić jej podcast, może jakiś reportaż, jeśli będzie więcej informacji. Takie przekroczenie granic człowieczeństwa powinno chyba zostać odnotowane. Warto wiedzieć, do czego człowiek jest zdolny. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Lajkujcie odcinek, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, dzielcie się ze mną i z innymi waszą wiedzą o kryminalnych historiach. Do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem.